Serwus, ja to będzie Darowski, bardzo gorący, bardzo rzeczy. Ja jestem Wilki, to kolejny odcinek na moim kanale. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, bo w dzisiejszym odcinku kontynuacja naszej serii, którą zaczęliśmy parę dni temu, czyli jak długo jestem w stanie przetrwać na pustyni w Minecrafcie. Koniecznie pamiętajcie o tej łapce w górę, ponieważ mega mi na tym zależy, żebyście łapkowali, więc jeżeli wam się spodoba ten film, to proszę, zostawcie łapkę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, koniecznie zostawcie subskrypcję. No i co jeszcze? I zapraszam do opisu, tam wszystkie social media. No i możecie mi też wysłać paczkę, także no, macie adres w opisie i na przykład link do mojego sklepu, więc zapraszam. A my bez żadnego przedłużania lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Także jazda z Minecraftem. Więc jak widzicie, dzisiaj słuchajcie, jesteśmy w Minecrafcie na pustyni. W sumie nic się zbyt jakoś większego nie zmieniło od poprzedniego odcinka. Tak mi się wydaje. Zostawiam tutaj sobie po prostu rzeczy i problem jest taki, że no jakby nie mamy drewna w dalszym ciągu, ale już wymyśliłam na to patent, czyli musimy znaleźć na dole, jak to się nazywa? No wiecie co. Kopalnie, o, kopalnie, sorry, ja nie wiem, co dzisiaj ze mną nie tak, ale dziwne rzeczy się dzieją. No dobra, słuchajcie, musimy też troszeczkę sobie, zanim tam zejdziemy, bo zastanawiam się nad tym, aby zniszczyć tego golema, w sensie go zabić, tylko że nie mam za bardzo, boję się, że on mnie zabije, więc wolę nie, widzowie, wolę nie, uważajmy lepiej. I co, po prostu zejdziemy sobie na dół, mam nadzieję, że coś znajdziemy, oczywiście zanim to zrobimy, no to skrynujemy nasze koordynaty, żebyśmy mieli jak wrócić i w ogóle tutaj są miejsca, w których nie byliśmy może, bo może to jest coś fajnego, who knows, ale wątpię, raczej wszędzie już byliśmy. O, co ty chcesz? Dobra, to bez przesady. Bez przesady! To co, słuchajcie, lecimy po prostu, znajdujemy jakąś kopalnię, chyba że się w dół kopać, ale wydaje mi się, że lepiej, jak słuchajcie, sobie znajdziemy jakąś kopalnię, będzie ciekawiej, fajniej. I liczę na to, że totalnie znajdziemy przede wszystkim żelazo. I jakbyśmy znaleźli diamenty i ja pierniczę, to by było coś. Ale tak, tak jak mówię, musimy znaleźć jakąś kopalnię, czyli zejście w dół. Ale czy to się uda? Czy to się uda, widzowie? Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że to będą fajne kopalnie. W tamtej wiosce byliśmy w poprzednim odcinku. Jeżeli w ogóle poprzedniego odcinka nie widzieliście, to koniecznie wbijajcie na mój kanał. I tam parę dni temu wrzuciłam odcinek, także zapraszam najserdeczniej was. Okej, mam tutaj... Nie mamy. Dobra, nieważne. To był żarcik kosmonaucik. Myślałam, że tam znajdziemy coś, ale jednak nie. I tak, zbieram teraz, słuchajcie, zanim jeszcze znajdziemy jakby tą kopalnię. Yo, co tu się dzieje w ogóle? Dziwne, trochę podejrzane i trochę straszne. To jest taka pułapka, powiem wam. Więc nie wiem, czy to jest bezpieczne tutaj chodzić. Widzę, że tutaj są same pułapki normalnie, ale dobra. W każdym razie, zbieramy, zanim jeszcze zejdziemy na dół, to sobie zbierzemy jakby te patyki, a i tak musimy znaleźć jakąś kopalnię, więc akurat, słuchajcie, będziemy szukać i zbierać badyle, bo no, jak nie mamy, słuchajcie, tego drewna, no to wiecie, no to musimy jakoś, słuchajcie, wykombinować coś. O, i mamy, proszę bardzo, pierwszą jaskinię, więc do niej też, słuchajcie, zmierzamy. Ona jest dosyć duża. Jo, to będzie, tu będą udane łowy, tak mi się wydaje. Zarąbiście, słuchajcie. W takim razie tak też robimy, zbieramy sobie rzeczy, słyszałam już jakąś. Ej, ogromna jest jaskinia, ja się już boję, szczerze powiedziawszy. Ja pierniczę. Ej, znaleźliśmy w ogóle jakieś skamieliny! Zapomniałam, że tu jest... O kurde. Teraz się trochę boję, bo zapomniałam, że jest ten... aktualizacja Minecrafta, że są te cave'y fajne. I się boję jeszcze bardziej. Jolo, widzowie, let's go! Więc tak, robimy, słuchajcie, pierwszą rzecz, czyli tak, 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 tak. I słuchajcie, już jak znaleźliśmy żelazo, to po prostu skorzystamy z okazji i je przetopimy. Żebyśmy po prostu mieli lepsze itemy. Przydałby się nam jeszcze jedno, tylko jedno żelazo. Będzie tu gdzieś jedno żelazo i w ogóle to jest... Jak to jest kość, to jesteśmy... Yo, to jest kość, widzowie, jesteśmy totalnie w domu. Dlatego, że farmę możemy sobie teraz sobie, wiecie, zrobić, żeby szybciej nam rosło i będziemy mieć łatwo teraz, bo będziemy mogli handlować z NPC. Dobra, zarąbiście. Fajnie, fajnie, cieszę się bardzo. Bierzemy sobie żelazo, niech ono się tutaj topi, przetapia, topi idealnie. I co? I słuchajcie, sobie zbieramy te rzeczy, całą resztę. Musimy oczywiście się tak jakby, wiecie, zbierać jak najwięcej rzeczy. I pamiętajcie o tym, że nie mogę umrzeć, ponieważ jak umrę, to kończymy naszą serię. A musimy jak najwięcej tutaj osiągnąć. No i mam nadzieję, że uda nam się znaleźć, jak to się nazywa? No, to, kurde. Znaleźć nie nether, tylko end. Portal do endu, nie wiem, czy jest taka możliwość, ale mam nadzieję, że tak. Jak znajdziemy to, no to słuchajcie, widzowie, no. Wygraliśmy Minecrafta i przejdziemy go, ale wydaje mi się, że będzie mega ciężkie do zrobienia. Nie będziemy się tutaj osiedlać ani nic, tylko tak jak mówię, to po prostu przechodzimy Minecrafta, więc mam nadzieję, że to się uda. Jeszcze nigdy tak w sumie nie grałam za bardzo, poza tym Płaskim Światem, czyli tą drugą serią. Jeżeli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie. Także, no, obczajcie koniecznie, może wam się spodobać. Ja się naprawdę bardzo staram, słuchajcie, teraz z tymi odcinkami i w sumie mega fajnie mi się teraz nagrywa, także no, mam nadzieję, że to docenicie i po prostu będziecie sobie oglądać, bo fajnie mi się nagrywa, tak jak mówię. Dobra, mamy dosyć sporo już tych kostek. Ej, zarobicie
ta kostka to jest w ogóle jedna z lepszych rzeczy. Więc dobrze, że tutaj mamy. Dobra, mamy sobie aż 9 tego. Bierzemy to w takim razie. I tutaj sobie zrobimy nie dość, że 2 kilofy. Raz, dwa. To jeszcze oczywiście wiaderko. Dobra. Super rądko, więc teraz możemy lecieć. Mamy dosyć dużo węgla. Węgla, słuchajcie, nigdy nie za wiele. Troszeczkę jeszcze sobie go zbierzemy. Mamy sobie tylko 20. Więc przydałoby się więcej. Ważne jest to też, żebyśmy sobie ogarnęli wodę. I coś jeszcze potrzebujemy, no to drewno. I w sumie, no teraz sobie będziemy tutaj szukać diamentu. Będzie taki odcinek jak każdy inny, także zobaczymy jak to będzie. Tylko, że no... jedyne co różni tutaj to wszystko jest to, że nad nami jest wielka pustynia minecraftowa. I tyle. YOLO. Dobra, więc tak, lecimy. Gdybym miała... No. Zeszłam tam na dół, ale troszeczkę się boję, bo tu jest strasznie dużo, kurde, potworów jakoś. Nie wiem, ja się boję, widzę tych potworów, że serio umrzemy w chwilę i w sekundę. Tu jest gravel, ja ten gravel sobie zabiorę. Bo sami wiecie, jaki był problem, jeżeli oczywiście oglądaliście, jaki był problem na poprzedniej serii, na tej serii na polskim świecie z gravelem. Także wolę sobie zabrać, na wszelki wypadek, jakby nawet, nie wiem, ten gravel nam wyparował. Tak na wiecie. Lepiej chcecie, przesorny zawsze ubezpieczony, jak to mówią. Także no, w ogóle piszcie chcecie jak tam w szkole, bo chyba z tego co wziąłem, to wrzucam to w poniedziałek, dlatego że jak nagrywam teraz na zapas odcinki troszeczkę. I wydaje mi się, że to w poniedziałek wrzucam ten odcinek, także dajcie znać jak tam w szkole, co tam słychać u was. Dobra, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby cobblestone'a marnować, bo w sumie to mam... No ale dobra, słuchajcie, damy radę, nie przesadzajmy aż, tak? Okej, mamy wodę, super, tylko że jak ją zabrać? Chyba w ten sposób ją sobie zabierzemy, uważamy, żebyśmy tam nie spadli. I co tam jest na dole? Co to jest? Nie wiem co to jest, ale trochę się tego boję. Myślałam, że to gdzieś na nas spadło i będzie zaraz śmierć, ale tak się nie stało. Dobra, tutaj nie ma nic z tego co widzę. Jaki to jest w ogóle poziom? Już 37, czyli tutaj diamentów nie będzie. Oczywiście na jedną rzecz tylko się patrzę, czyli czy będą diamenty, czy nie będzie diamentów. I tutaj definitywnie diamentów w sensie nie będzie, ale za to tutaj... No już prędzej, bardziej prędzej. Że tutaj chyba nie ma nic. No, bez sensu, że to jest... chociaż, czekajcie, to sobie zamkniemy. Zrobimy to tak. O kurde, tutaj się trochę zepsuliśmy. Ale przejdziemy. Damy radę. O, fajnie, że nam się kilof akurat zniszczył. Dobra, tutaj coś jest? Powiedzmy, że coś jest. Tutaj coś może być, także... Który to jest w ogóle poziom już? To jest 15. Dobra, tutaj mogą być diaksy. Jak tutaj będą diaksy? Ja pierniczę, to będzie coś pięknego. Dobra. Musimy uważać teraz, żebyśmy nie spłonęli przypadkowo. Bo tu jest dosyć sporo tej lawy jednak. A ja bym nie chciała umrzeć. Dobra. Jest gitarka. Czy tutaj coś jest? Tutaj nie ma nic. Kurde, o nie, oby to nie było ten. Dobra, ale chyba nie. Chyba będzie... Chyba coś będzie z tego. Okej, tutaj jest coś dziwnego na dole. Nie wiem, czy tam jest sens schodzić. W sensie sens na pewno jest, ale się trochę boję. Fuck, prawie spadłam. Ja nie mogę. Nie naciskałam shifta. Zawał, baby zawał. Ale żyjemy, to jest najważniejsze. Dobra, sporo lawy. Ja tutaj sobie tak profilaktycznie rozleję wodę. Niech ona po prostu ugasi tutaj tą lawę. Tak, właśnie dlatego. Właśnie z takich powodów miała ugasić lawę. Który to jest 13 poziom? Tutaj muszą być diamenty, widzowie. Nie ma opcji, że to nie będzie diaksów. Nie ma po prostu. Nie ma możliwości takiej. No i są diamenty! Ej, jak to szybko w ogóle poszło, zarobiliście. Najsowo. Dobra, lecimy po te diaksy w takim razie. Jest ich pewnie mało, pewnie to będzie jakiś jeden diamencik. Ale zawsze coś. Dobra, i faktycznie autentycznie jest jeden diament. Wow. Ej, serio, jeden diaks. Okej, zawsze coś. Dobra, ja nie narzekam, okej? Bo mogliśmy mieć zero diamentów, więc fajnie, że chociaż tego jednego diamentu udało nam się zdobyć. Zarąbić, naprawdę ja się mega cieszę. Pięknie, więc tak, tutaj sobie dajemy światełko. Jest tutaj coś, czy nie ma tutaj nic? Czekajcie, przejdziemy sobie tędy. I tutaj dalej nie ma nic, okej, więc się wracamy. Fajnie, że nam się przynajmniej tego jednego diamentu udało znaleźć, jakby za... Nie, no ja się cieszę, słuchajcie, mimo wszystko ja się cieszę, więc zarąbiście. Mamy jakiś lepszy start, ale jestem ciekawa, jak długo nam się uda tutaj przetrwać na tej pustyni. Wydaje mi się, że to jest taki Minecraft hardcore de facto, a nawet taki Minecraft hardcore, bo nie mamy nic, także to już w ogóle, słuchajcie, jest ciężko. Mamy lapis, okej, zarąbiście. Ten lapis akurat się nam przyda, więc wspaniale, słuchajcie, wspaniale. Bierzemy to, okej, jeszcze jeden lapis, come on, dobra, mamy to. I musimy się teraz wrócić, tylko nie pamiętam za bardzo, w którą stronę to było tam. Chyba tam, tak? Tak, dobra, okej. Dobrze, że tutaj przeszliśmy, bo gdyby nie to, nie byłoby diamentów. Okej, tutaj czy są jakieś diaksiki? Dobra, słuchajcie, musimy tutaj sobie dodać wodę przede wszystkim, bo jak jest woda, to jest znacznie bezpiecznie. Okej, myślałam, że to jest diament, to jest tylko lapis. Sprankowana przez Minecrafta, autentycznie. Dobra, czy coś jest? Czekajcie. Chyba nie, więc tam mi się nie chce schodzić.
A tutaj czy coś będzie? Okej, okay, tu jest możliwe, że tam coś będzie, ale... Nie wiem, czy mi się chce jakby przez to przekopywać. Nie wiem, po co ja schylam głowę, bo i tak nic więcej nie zobaczę, ale dobra. Spoko, 300 IQ. Player. Dobra, tutaj też nie ma nic. Mamy jeszcze jedną szansę, czyli w tamtym kierunku. A tam widzę, że jest dosyć sporo tego wszystkiego. Ja nie mogę, bo dawno nie chodziłam po jaskiniach. Fajnie mi się chodzi po tych jaskiniach. Jest całkiem miło i przyjemnie. Chciałabym amety znaleźć też. Bo tego też nigdy nie znalazłam jeszcze. I fajnie byłoby znaleźć. Ciekawe, ciekawe, czy mi się to uda. Zobaczymy. On jest chyba jakiś tak dziwnie rozłożony. W sensie jakby trzeba tam... Nie wiem nawet co, jak to się szuka. Po prostu trzeba mieć farę tak jak diamentów. No ale dobra, nieważne. Słyszałam jakiegoś zombiaka. Niedobrze, not cool. Mam nadzieję, że nas tutaj nic nie zaatakuje złego i przeżyjemy. Dobra, hi zombie. Ej, wiecie co bym chciała? Chciałabym pójść do netheru tutaj. To by było też kozackie. Dobra, tak żeby nam się nic nie stało, profilaktycznie po prostu. I tu jest lawy w ogóle, jestem w szoku totalnym. A diamentów, słuchajcie, wcale nie jest tak dużo, także... No i trzeba to naprawić, trzeba to totalnie naprawić. Zbieram też teraz jak najwięcej żelaza, dlatego że żelazo się zawsze przyda do jakiegoś armoru i tak dalej, wiadomo. Oczywiście fajniej byłoby zbierać diamenty, wiadomo. No ale dobra, i w ogóle złota też musimy ten kopać. O, tu jest akurat złoto, to dobrze, bo jak pójdziemy do netheru i jak będziemy się wymieniać z tymi ziomkami, to wiecie, to zawsze dobrze mieć... O kurde, nie mam tego. Ojojoj, dobra, trzeba sobie zrobić sobie pochodnie. No, zawsze dobrze jest wymieniać się z tymi typami. Nie wiem jak się nazywają, pigmenami. Okej, tu jest dosyć sporo złota w ogóle, yo. Dobra, to ja sobie to złoto zbiorę oczywiście, jak najbardziej. Skoro tutaj nam dadzą, no, dają, no to czemu nie? A jak mówię, to jest przydatne, bo z tymi pigmenami będziemy się wymieniać. Także słuchajcie, bierzemy to. Poszłabym tam, ale najpierw to złoto bym chciała zebrać. Tutaj gdzieś jeszcze było złoto. Tam i jeszcze tutaj. Kurde, no ja nie wiem gdzie mam chodzić, bo... Ja bym najchętniej wszystko zwiedziła, nie da się tak, kurde. Ale boję się, że wtedy jakieś diamenty odminę. Nie wiem, czy gdzie jakby iść najpierw, w pierwszej kolejności, ale w sumie najpierw powinnam tam pójść. Dobra, najpierw idziemy tam i potem tam wrócimy najwyżej. Tutaj coś jest, tutaj chyba nie ma nic. O, okej, okay, tutaj był jeden bloczek lawy, do którego mogliśmy wpaść. Rozdajemy tutaj też wodę. Halo? Tutaj nie ma nic, tutaj też nic nie ma. A tutaj byliśmy? Nie, tutaj też nas nie było. Ja nie mogę, tutaj cały czas są jakieś O, diamenty, dobra. Dobrze, że tutaj przyszliśmy. Bardzo dobrze, bo tutaj nawet jaksy przynajmniej zarąbiście, zbieramy, słuchajcie. Proszę, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tu mamy 5 diamentów już. Kurczę, to jest potężna liczba. Możemy z tego zrobić sobie kill off i miecz. Okej, zawsze coś. Spoko opcja całkiem. Tutaj raczej nie będzie nic, więc lecimy sobie dalej tak jak w tym kierunku. Ewentualnie potem się jeszcze tam wrócimy, bo tam to wyglądało jakby tam mogły być diaksy, więc nie chciałabym oczywiście przegapić jakichś diamentów, także wiecie o co chodzi. No bo tutaj chyba nie będzie akurat diaksów, tak mi się wydaje, bo jakby za dużo tu jest przestrzeni i to tak nie pasuje do diaksów. Chyba, że te diaksy będą tak gdzieś schowane, ja ich nie zauważę, bo to też jest całkiem możliwe, bo jestem trochę ślepa. I potem będą ci myśleć, Milki, no nie to diaksy, nie? Diaksy, diaksy. No kurde! Chodź do mnie, złoto. Czemu ono nie chce być przy mnie, tylko płonie w lawie? Chyba już zostawiam to złoto, mi się nie chce go kopać. No kurde, to wygląda jakby tutaj powinny być diamenty tutaj. To w tym gdzieś miejscu, co nie? Ale tak trochę nie ma tych diamentów, no. To jest podejrzane, to jest podejrzane. Jejku, jeszcze, ja już się zgubiłam, ja już nie wiem gdzie tam było to... Wow, jak się dwa na mnie rzuci... Trzy?! Ej, nie mamy w ogóle życia. Stapyt! Trzy serduszka, cztery mam. Nic tam z góry na mnie strzela? Nie. No zostaw mnie, bo nie mam życia, proszę cię, zostaw mnie, dobra, czekajcie, na luzie. Nie, bo są dwa, dobra, nieważne, 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 nieważne. Wow! Nie, nie, nie. Sorry, że tak krzyknęłam, ale nie chciałam umierać, bo jak umarła, to by było koniec, wiecie o tym. Dobra, fuck, fuck, koniec, koniec, koniec. Straciłam wodę, ale to jest nieistotne. Istotne jest to, że żyję jeszcze. Nie wiem jakim cudem nawet. Serduszko mi zostało widzą. Ja już myślałam, że to będzie koniec serii totalnie. Ej, tutaj mogą wejść, a ja tak chodzę. O, dobra, czekajcie. Na spokojnie. Ja tutaj muszę sobie zrobić po prostu miejsce. I zjeść coś przede wszystkim, bo kurde, życie, życia. Ja nie mam żadnej zbroi. Ja sobie tak walczę, nienawidzę szkieletów, przysięga. Nienawidzę po prostu tych głupich. No i gdzie one są? Z góry mi idzie, kurde. No i co teraz robisz? Nic nie zrobisz, bo cię zabiję. Ha! Essa! Dobra.
To był stres, totalny stres, że ja przemawiam się zdecydowana, że już umrę i że już to jest ostatni odcinek z tej serii. I wtedy było bardzo mocno, ale damy radę, słuchajcie, jeszcze przetrwam. No nie, zostaw mnie, zostaw mnie. Nie, no musimy sobie zainwestować jakiś armor. Bo jak tak dalej pójdzie, to umrzemy i będzie koniec serii, także ja tego nie chcę, ja bym tego nie chciała bardzo. I tak, lecimy tam po wodę, bo akurat no tak trochę, tak trochę się wystraszyłam i nie mieliśmy przez chwilę tej wody. Okej, czyli tutaj jest sens pójścia? Chyba nie. Tutaj jest jakaś lawa, także możemy tutaj po prostu sobie zrobić tak i tam zejść. Byliśmy tutaj czy nie? Nie było nas tutaj, ale tutaj akurat żadnych fajnych... rzeczy nie ma, żartowałam, mamy diamenty kolejne. Dobra, zbieramy je, wiadomo, słuchajcie widzowie, pięknie. Kolejne 4 zarobiliście, naprawdę. I jak na razie to mega się tam opłaca. Jest stąd, słuchajcie, nie wiedziałam, że aż tyle diamentów w dzisiejszym odcinku zbiorę. To jeszcze tak na samym startach sobie po prostu wchodzę, patrzę się, diaksy, wychodzę, zarąbiście. Mega za mi się. Dobra, słuchajcie, superancko. Cieszę się naprawdę niezmiernie z tego powodu, bo idzie nam na razie dobrze, naprawdę idzie nam dobrze, także super. I jest chyba łatwiej niż na takim zwykłym płaskim świecie, bo jest ciekawiej. Jakby lubię mega chodzić po kopalniach, na tym płaskim świecie mi tego mega brakowało, bo nie mogliśmy niestety chodzić po kopalniach, no bo no nie byliśmy w stanie. Z tego powodu, iż no tam nie ma kopalni po prostu, bo wiecie, no płaski świat w końcu. No i co? No więc cieszę się strasznie, że to jest tyle, słuchajcie, możliwości i jest strasznie fajnie. Lecimy do góry, bo tutaj już raczej nic nie będzie, a tutaj też były jakieś przejścia różne, także tutaj by się wypadało udać. Czy jakieś jeszcze diaksiki na koniec odcinka znajdziemy? Wydaje mi się, że już będzie ciężko bardzo, ale słuchajcie, no żelazo też koks, bierzemy żelazo. Ile w ogóle mamy tego? 9 aż. Zarąbiście. Chciałam mieć tak ze stack diaksów, to by mnie usatysfakcjonowało zupełnie, naprawdę. Jakby mielibyśmy wszystko, czego potrzebuję, byłoby super. Nie no, oczywiście żartuję, bo to jest raczej średnio możliwe. W sensie, no byśmy musieli chyba najpierw enchanting zrobić i potem te rzeczy i tak dalej, to jest strasznie dużo do robienia, więc nie wiem, czy mi się chce. Okej, czy tutaj coś będzie, jakieś diaksy? Wątpię, nawet mi się tam nie chce bardzo iść, okej. Tutaj chyba jeszcze, nie, już nie było nic, albo było tam, było przejście. No i tam są diamenty na dobry koniec, słuchajcie, odcinka. Diaksy, no pięknie, no takie odcinki, to ja mogę mieć codziennie, naprawdę bardzo się tego cieszę. Znaleźliśmy ile, słuchajcie, diamentów, zaraz się okaże, czekajcie, bo tutaj może będzie jeszcze więcej. Ale chyba jednak nie, chyba tylko tyle, 2 diamenty. Czyli 11 diamentów w dzisiejszym odcinku, to się kryje pod pustynią, widzowie. A ja kończę odcinek, dzięki za to, że byliście do końca, widzimy się jutro o godzinie 18:30, tak jak codziennie. Łapkujcie, subskrybujcie, do zobaczenia, miłego dnia, wieczoru, w zależności, której godziny to oglądacie i piszcie w komentarzu, jak tam w szkole. Pa, pa, widzimy się później, trzymam za was kciuki, cześć.